Zdrowia, szczególnie dla normalnych. John Kerry, największy pajac administracji Bidena. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, gdzie możesz. Dziękuję bardzo. No, John Kerry wypowiada się o emisji dwutlenku węgla, o zanieczyszczeniach, o środowisku. No, John Kerry był kandydatem na prezydenta z ramienia Partii Socjalistów Demokratów. No, przy Obamie był sekretarzem stanu. On za żonę, on jest drugim mężem pierwszej żony Heinza. Heinz, no to są te ketchupy, te wszystkie pomidorowe przerobi. No on w zasadzie w Ameryce jest nazywany gigolo. Gigolo to śmieją się z niego. On udawał, że po wojnie w Wietnamie w czasie protestów rzucał swoje medale przez mur. No ogólnie taki pacyfista, hippis i tak dalej, no ale jest już od 100 lat w kongresie działacz taki polityczny. Kawał szuj. On tam, gdzie mieszka, to kupił dom, który był byłym konwentem zakonnic, no bo to było w dzielnicy takiej mieszkaniowej i tam był hydrant na wodę, no to w zasadzie kazał miastu przenieść ten hydrant przeciwpożarowy o 20 metrów dalej przed inną posesję. No kawał łajdaka. W pewnym momencie to spał w samochodzie na ulicy, a później poszedł w politykę. No i jest teraz milionerem. No ale co, dlaczego pajac? No pajac dlatego, że miał interwiu z BBC, no i on powiedział, że on ostrzegał o masywnych, potężnych, wielkich konsekwencjach właśnie tej emisji, która będzie spowodowana z tego, że będzie mogłaby być wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Także to powiedział, że cała ta wojna, no to powiedzmy będzie jakieś takie zatracenie czy rozproszenie skoncentrowania się na sprawie środowiskowej. No, były sekretarz stanu, komunista, socjalista, milioner, kompletnie nie czuje bluesa. Ludzie tam giną, ludzie umierają, ludzie są tam atakowani. No, a on takie głupoty opowiada. Wszystkie te zachodnie siły, wszyscy ci politycy, no to teraz ustawili się, żeby krytykować, żeby atakować Putina. No, a Putin już 15 lat temu w zasadzie pokazywał, do czego on jest skłonny. On to były agent KGB w Dreźnie, w Niemczech Wschodnich, był na placówce. No i on już wtedy walczył przeciwko tej amerykańskiej dominacji na świecie. Po zimnej wojnie. No i on uważał, że to jest zagrożenie dla jego kraju. Złapał część Georgii, zabrał Krym, później wysłał wojska do Donbasu, który należył do Ukrainy. No i on ciągle pokazywał, że te strefy wpływów chce rozszerzać. No a teraz Kerry głupoty opowiada, że trzeba będzie pracować nad tym, żeby środowisko poprawić. No i później powiedział coś takiego, że mam nadzieję, że prezydent Putin pomoże nam zostać na tych torach, żeby to się nie wykoleiło, żeby mieć szacunek i poprawę dla klimatu. No. Jakaś makabra, jakieś odłączenie kompletnie, jakaś obsesja administracji Bidena
administracji Obamy, no i Johna Kerry'ego. Jego mózg po prostu jest już przygotowany. Nie zwraca uwagi na te rzeczy, na które powinien zwracać. No to jest... On miał te interview jeszcze przed tym, kiedy wojska weszły, na Ukrainę. No ale BBC mówiło, że właśnie w tym tygodniu nagrywało ten wywiad. No i te wszystkie te alarmy o tym, że Putin może zaatakować, że Putin zaatakuje, to wszystko było znane, przewidywalne. Każdy nie chciał, żeby to się stało, ale jednak wszystko wskazywało, że będzie ten najazd, ten atak. Kerry prowadził Departament Stanu w Waszyngtonie w 2014 roku, kiedy Putin zrobił tą inwazję na Krym. Także Kerry dzisiaj nie był w stanie zrozumieć, że Putin to jest po prostu bandzior polityczny i że to jest jakiś taki aktor, który robi dobrą minę do złej gry, i Kerry nie był w stanie zobaczyć, że w Putinie jest jakaś chęć zemsty czy zmiany świata. No, zmiana świata następuje. Chińczycy z Rosjanami bardzo dobrze się dogadują. Teraz Chińczycy tylko czekają na wynik całej tego najazdu na Ukrainę, bo jeżeli to im się uda, jeżeli Ruskim się to uda i Ukraińcy się poddadzą, Ameryka nic nie zrobi, Europa nic nie zrobi, no ścigają im tam tymi bankami, tymi sankcjami i tak dalej, no ale kiedy im się to uda i to wszystko odsapnie, no to wtedy Chiny zdecydowanie wejdą na Tajwan, zrobią walutę wymienialną albo rubla, albo juany, no i za 2-3-4 lata wszystko wróci do normy i będzie czasy. Kerry jak idiota powiedział, tak zapytał się w sumie retorycznie, czy powiedział, że ma nadzieję, że Putin rozumie, że cała ta północna Rosja to ma odwilż, że się rozpuszcza, rozpływa, no i to bardzo nie wiem, dziwi, no nie dziwi, tylko przeraża Kerry'ego. Kerry powiedział, że cała infrastruktura Putina, no to jest, ma jakieś takie duże zagrożenie, duże ryzyko, no i że cała Rosja jest całym ryzykiem. No wszyscy ci zieloni kretyni nie rozumieją, że te przejście północne, no to bardzo pasuje. Tam już teraz te lodołamacze są używane dużo mniej, no ale tam przez teraz statki mogą przepływać przez miesiąc, dwa, czy trzy. Kiedyś to w ogóle raczej nie mogły przepływać, a teraz te przejście północne istnieje, także od strony tam Sachalina, przez tą stronę można dojść do północnych rejonów Rosji, do Norwegii w sumie. Także to wszystko pasuje. Dojście do tej ropy, no to też wszystko tam pasuje. Tam zawsze były te złoża potężne. No, środowiskowcy to straszą, że ten metan się wydobywa z tych nieustannych zamrożonych bagien. No ale to Ruscy po prostu zaczną robić jakieś balony, nie balony, i te wszystkie bagna zaczną wysysać ten metan i znowu będą robili forsę na tym, że to wszystko topnieje. Tak? Także Kerry kompletnie idiotycznie widzi zagrożenie. To tak jak dwóch sprzedawców butów pojechało do Afryki, no i dzwonią z powrotem, mówią, no jest makabrycznie w tej Afryce, tu wszyscy chodzą bez butów. A drugi, ten przedstawiciel, dzwoni i mówi, no jest fantastycznie, tutaj wszyscy chodzą bez butów. Także jeden widzi, że będą chodzić na bosaka, drugi widzi, że chodzą na bosaka, to będą kupowali buty. No i to tak samo z tym topieniem się, to topieniem tego wszystkiego. No, jeżeli to zajmie 100, 200 czy 300 lat,
i te wybrzeże będzie się podnosiło o centymetr czy dwa rocznie, no to zajmie 2, 3, 4 pokolenia i ludzie będą się cofali na te wyższe wzgórza, także to nie ma problemu. Obama nie ma problemu. Obama kupił sobie na Hawajach dom nad samym brzegiem oceanu i jego w ogóle nie przestrasza. Drugi dom ma na wschodnim wybrzeżu i też z dostępem do oceanu. Tak, Kerry przypuszczam, że też ma dom nad oceanem. On jest znany z tego, że jest taki wywiad, kiedyś się go pytali, dlaczego nie lata samolotami komercyjnymi, tylko tymi państwowymi. No a on powiedział, no na takim stanowisku, to jak ja, no to ja zawsze muszę latać tym. No, Putin oczywiście trzeba go krytykować, no i powinien być takim światowym pariasem, takim niedotykalnym, no bo to, co zrobił Ukrainie, to jest straszne, ale to, że Kerry martwi się o środowisko, no Putinowi to pasuje, tak? Baryłka ropy teraz kosztuje $100. Kretyn Biden zamknął Keystone, rurociąg w Ameryce, za Trumpa Ameryka eksportowała energię, no a teraz importuje, między innymi z Rosji. Także Kerry jest kompletnie nienormalny, tak $100 pasuje Putinowi. No tak samo pasuje Amerykanom, bo w tych niektórych w Teksasie pompy zaczynają działać, no bo im pompy zaczynają działać wtedy, kiedy są jakieś spore pieniądze. No obrońcy Kerry'ego, no zakładając, że jeszcze są na tyle nienormalni, żeby go bronić, no to mogą powiedzieć, że Kerry no to spełnia tą rolę tego przedstawiciela środowiskowego, że on Biden po prostu nakazał mu taką rolę, no i on musi być takim obrońcą środowiska. No Kerry w tym wywiadzie do BBC no powiedział, no, że się martwi o ludzi Ukrainy, no a i tak samo, że się martwi o to, że jeszcze w 2022 roku brutalna siła fizyczna i wojskowa jest używana do tego. No czy Kerry popełnił jakąś gafę, czy popełnił jakieś takie faux pas, czy popełnił jakieś takie no, czy jakoś mu się wymsknęło? Nie, no to jest najgorsze w tym wszystkim to, że on nie popełnił gafy, że nic mu się wymsknęło. On tak po prostu myśli. On, administracja Bidena, ci wszyscy zieloni, no to mają obsesję. To są maniacy. To jest jakiś taki obłęd klimatyczny i oni kompletnie nie widzą tragedii ludzkiej. Ten obłęd klimatyczny, są w stanie poświęcić ludzi dla tego obłędu środowiskowego. Oni, Clintonowa no to powiedziała, że w zasadzie no to górnicy z kopalni węgla kamiennego no to mogą po prostu paść martwi, mogą, no nie powiedziała słów wyzdychać, no ale w zasadzie powiedziała, że to trzeba pozamykać, a oni mają zostać fryzjerami. No, tak się nie robi. To naprawdę pokazuje, że to jest jakieś pod sufitem coś mają ci socjaliści środowiskowi Partii Demokratycznej nienormalnie. Także to karanie tych całego tego biznesu i ludzi tym, że się eliminuje te kopaliny, tą energię z węgla, z oleju czy z gazu, no to spowodowało to, że Putin teraz ma w ręku. Putin ma w ręku Niemcy, Europę Zachodnią. No Niemcy powiedziały, że ten północny strumień 2 nie dokończą, no ale ten strumień z Rosji, który ten olej, który przepływa do tej pory, no to przepływa. I jedyne co, to
Putin jest w stanie szantażować Europę, no i te lobby klimatyczne amerykańskie, no to zrobiło Putina jeszcze bardziej silniejszym niż był kiedykolwiek. Także kiedy Kerry będzie odwiedzał Moskwę, wszyscy ci Rosjanie będą po prostu myśleli, że jest Boże Narodzenie i są prezenty będą rozdawane. John Kerry, pajac amerykański, nieustannie w polityce. Zdrowia dla normalnych, przepraszam, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, no nie wiem, coś nie popiłem teraz, to mnie drapie zawsze, jak się 20 minut mówi, 15 minut, no to trzeba napić się, to zwilżyć. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie dajcie się zastraszyć, zaszczekać, zaszczuć socjalistom. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, między innymi głosowaliście na Johna Kerry'ego. Także widzicie, jaki to jest wasz przedstawiciel. To jest po prostu cyrk, to jest żygolo, to jest wstyd i hańba. No, w takich warunkach to nawet nie ma się co śmiać, no ale to jest śmieszne, no, a zarazem smutne, co ten człowiek wyrabia. Zdrowia dla normalnych.